Witajcie, kochani. Zapraszam Was na ten czas spotkania ze Słowem. Dziś kilka zdań o tym, że możemy bardzo długo czekać na Pana. Ale to nie znaczy, że Pan o nas zapomniał. Być może to my potrzebujemy czasu, aby przyjąć to spotkanie, aby usłyszeć, co chce nam powiedzieć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, potrzebujemy, byś nas poprowadził w tym czasie. Potrzebujemy zaczerpnąć z źródła wody, tam, gdzie jest żywe słowo. To słowo, które może nadać sens, nadać smak naszemu życiu. To słowo, które może uzdrowić, odnowić i które może wskrzesić z martwych. Duchu Święty, prosimy, byś otwierał te części w nas, które potrzebują tej żywej wody. Nawet te, o których my już zapomnieliśmy, do których nie chcemy już wracać, bo są tak bolesne. Potrzebujemy, Panie, też tej wody do tych miejsc, które w nas rozkwitają, do miejsc, które dają nam radość, dają nam życie, aby te miejsca były przepełnione Twoją radością, Twoim pokojem. Duchu Święty, potrzebujemy Twojej obecności, Twojego prowadzenia. Przyjdź, Duchu Święty. Oczekujemy Ciebie. Z Ewangelii według świętego Jana. Wkrótce po tym przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka mająca 5 krużganków, nazywana po hebrajsku Betesda. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody, a kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wtedy Jezus polecił mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego: dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania. Lecz on im odparł: przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zapytali go więc: kim był ten człowiek, który ci powiedział: wstań i chodź? Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: spójrz, jesteś całkiem zdrowy, nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. Kochani, zacznę tak od końca, bo bardzo mnie dotyka taka absurdalna tutaj sytuacja, bo mamy człowieka, który 38 lat jest chory i jest widziany przez wszystkich w tym miejscu obok tej sadzawki i on tam wciąż jest. I kiedy przychodzi dzień, że zostaje uzdrowiony po 38 latach, to jedyna rzecz, którą zauważają,
No to jest ta, że jest szabat i on nie powinien nosić swojego łoża i nie powinno mieć miejsca tutaj uzdrowienie. Więc to jest dla mnie naprawdę bardzo uderzające. Myślę sobie o tym, co się dzieje z sercem człowieka, że w takim momencie wielkiej radości, uzdrowienia, przemiany życia, otwarcia nowych możliwości. Serce nie cieszy się z tym człowiekiem, ale jest w stanie odnaleźć w tym jakąś wadę, znaleźć jakiś przepis w prawie, który sprawi, że ta cała radość po prostu gdzieś tam pryśnie. Zupełnie absurdalne. Czasem myślę o tym, jak ważne jest to, że towarzyszymy ludziom, którzy mają z czegoś wielką radość, którym wydarzyło się coś ważnego w życiu, którzy przeżywają coś niesamowitego, a my możemy to współdzielić z nimi. Wtedy ta radość jest naprawdę powiększona, pomnożona. Co z tego, że doświadczam niezwykłych rzeczy, jeżeli pozostaję z tym sam? Jestem w samotności i nie mam z kim się podzielić. Nie mam przed kim się ucieszyć. Myślę, że warto spojrzeć na to przez pryzmat dzisiejszego słowa. Bardzo poruszające dla mnie to, że jest dzisiaj w tym słowie człowiek, który choruje 38 lat i Jezus go zauważa, leżącego tam i pyta, czy chcesz być uzdrowiony. A ten biedny człowiek mówi, że on nawet nie zdąży dojść do tej sadzawki, że on nie ma szansy na to uzdrowienie. Wierzono, że wody w tej sadzawce są właśnie uzdrawiające. A tutaj przychodzi Jezus, z którego wytryskają źródła wody żywej, który jest żywą wodą. I pomyślałam o tym, że 38 lat ten człowiek nie mógł trafić w cel. On chybił celu, szukając uzdrowienia, poprawy swojego losu w jakimś innym miejscu. Aż tu nagle pojawił się Jezus. I to zadziało się natychmiast. Po prostu powiedział mu, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Myślę o osobach, które cierpią naprawdę długo i wiem, że są takie osoby, które oglądają te nagrania i cierpią naprawdę długo. I nie chcę się tu jakoś mądrzyć w tym temacie, bo każdy z nas ma swoje doświadczenia. Patrząc jednak na to słowo, to co przemawia do mojego serca, to taka myśl, że Jezus nie pozostawia nas. To, że ten człowiek 38 lat trwał, oczekując, to też jest znak Bożej opieki, Bożej obecności. Nie wiemy, co działo się w tym czasie w sercu tego człowieka. Nie wiemy, co Pan dokonywał w sercu tego człowieka. Możemy myśleć, możemy gdybać, że było to jakieś przygotowanie na spotkanie z Jezusem, aby móc Go przyjąć rzeczywiście, aby Go nie minąć. Nie wiemy tego. Jednak kiedy poznajemy Boga, to wiemy, że każde dziecko jest dla Niego niezwykle cenne. Tak cenne, że oddał swoje dziecko. To jest dla nas dowód, że Pan nas nie pozostawia. Czy trwamy w chorobie takiej fizycznej, czy w grzechu,
czy w chorobie psychicznej, czy w różnych trudnościach, bo ta choroba jest obrazem naprawdę wielu, wielu różnych trudnych rzeczy, które nas spotykają w życiu. Pozostaje nam ufność. Pozostaje nam przylgnięcie. Pan ma swój czas. On wie, kiedy mamy być uzdrowieni i w jaki sposób i czy w ogóle jest to nam potrzebne. Trudno to wszystko po ludzku wyjaśnić. Dlatego może trzeba nam się uczyć, jak być dzieckiem przy ojcu. Dziecko wie, że tata go nie skrzywdzi. Wiem, że teraz mamy różne doświadczenia i każdy z nas może mieć jakiś obraz różny bardzo Boga Ojca ze względu na to, jaki miał obraz swojego taty. Ale jak poznajemy Boga żywego i prawdziwego, to wiemy, że to jest ten tata, który daje życie. Ten, który ma pełnię miłości. Ten, który chce, byśmy żyli w radości. Który jest Bogiem miłosiernym, czułym i sprawiedliwym. A w pokorze musimy przyjąć, że nie wiemy, kiedy, co i jak się wydarzy. I też nie do końca wiemy, co jest dla nas dobre i potrzebne w tym momencie. Pozostaje nam dziękczynienie, uwielbienie Boga w tym, że jest. Uwielbienie w naszym cierpieniu. Uwielbienie w naszej niemocy. Uwielbienie w naszym upokorzeniu. Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą w naszej słabości, w naszym niezrozumieniu, dlaczego pewne rzeczy się nie wydarzają, chociaż myślimy, że tak byłoby dobrze. Stajemy przed Tobą w naszej bezradności, cierpienia. I nade wszystko chcemy Cię prosić o to, abyś przemieniał nasze życie. Chcemy wyznawać, że ufamy, że Ty jesteś Bogiem tych sytuacji. Że w tej naszej chorobie, która być może trwa 38 lat, czy 50 lat, czy 70 lat, w tym naszym cierpieniu, wyznajemy i wierzymy, że każdego dnia jesteś obecny. Że nie jesteś Bogiem, który stoi gdzieś daleko, jest odległy, który się nie interesuje, ale że uczestniczysz w tych wydarzeniach. Że nas podtrzymujesz, a niekiedy sam nas niesiesz. Panie, daj nam serca dziecka. Daj, by nasze serca mogły przylgnąć tak do Ciebie, by nie było w nas zwątpienia. Byśmy byli dziećmi światłości, świadkami nadziei. W czymkolwiek się znajdujemy, jakakolwiek jest nasza sytuacja, chcemy opowiadać o wielkich cudach, które Ty, Panie, czynisz. Uwielbiamy Cię i wywyższamy w sercach tych wszystkich osób, które cierpią już długo. Wierzę, Panie, że możesz ich uzdrowić w jednej chwili. I wierzę, że wszystko, co dzieje się w życiu tych ludzi, jest otoczone Twoim spojrzeniem. Jest dotknięte Twoją miłością. I przyjdzie dzień wielkiego wyzwolenia i wielkiej radości. Objawiaj się, Panie, tym wszystkim, którym brak już nadziei i siły. Objawiaj się w swojej miłości. Objawiaj się przez dłonie bliskich. Amen.